Czwarty sparing Rakowa, pierwsza wygrana. Raków wygrywa dzisiaj z Wiktorią Częstochowa 1-0. Panie trenerze, takie pytanie, czy nie martwi Pana skuteczność, bo to dopiero drugi gol w tych sparingach Pana podopiecznych? No to znaczy, no na pewno każdy by sobie życzył, żebyśmy strzelali dużo bramek, ale spokojnie, to jest, wiemy na jakim jesteśmy etapie, w jakiej jesteśmy sytuacji, przygotowujemy się do tego, żeby dobrze się reprezentować w meczach drugiej ligi. No na pewno na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o napastników, nie mamy z wielu podejściu, jeszcze tym bardziej Mateusza Zachary, ale jestem przekonany, że ci zawodnicy, którzy są na dzień dzisiejszy u nas, również kiedy będziemy coraz bliżej sezonu, będą skuteczniejsi. Dzisiaj przede wszystkim zawodziło to ostatnie dogranie, bo w szczególności pod koniec meczu mieliśmy takie okazje, kiedy wychodziliśmy z kontratakiem i niedokładność powodowała, że nie stwarzaliśmy sobie takiej sytuacji, żeby je wykorzystać, ale na pewno ważne, że wygraliśmy to spotkanie. Trudny przeciwnik, miał swoje sytuacje również po stałych fragmentach gry, ale na pewno dla nas to kolejne doświadczenie dla tych młodych zawodników i przede wszystkim również wiemy, nad czym mamy pracować i koncentrować się na tym, żeby te błędy eliminować. Czyli wszystko idzie, rozumiem, dobrą drogą? Tak, na razie wszystko idzie dobrą drogą, przygotowujemy się, zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji, jakie mamy problemy, tak więc przygotowujemy się do tego, żeby wystartować dobrze w lidze. Mamy jeszcze praktycznie 5 tygodni czasu, tak więc teraz jest też cięższa praca. Widać, że ta dokładność również jest spowodowana tym, że te nogi są ciężkie, zawodnicy są zmęczeni. Ten teren również daje się we znaki, ale jeżeli chodzi o całość, jestem zadowolony. Jeszcze tylko jedno pytanie. Kilku zawodników z Pana drużyny było na testach w innych klubach. Czy oprócz Mateusza Zachary jeszcze ktoś odejdzie? No, na dzień dzisiejszy nie mam żadnych sygnałów, żeby któryś zawodników. Czyli jest nadzieja, że wiosną Raków zagra na 200% tego, co jesienią? Obojętnie w jakim będziemy składzie. Zawsze będziemy starać się grać na maksimum swoich możliwości. I jestem spokojny, że na pewno, oczywiście jest to dla nas osłabienie, odejście Mateusza, ale będziemy wprowadzać już następnych zawodników i szukać tych, którzy będą do nas pasować z jednej strony mentalnie, piłkarsko, jak również finansowo. Im bliżej rozgrywek postaramy się jeszcze z trenerem Jerzym Brzęczkiem porozmawiać na temat przygotowania Rakowa i startu w drugiej lidze w rundzie wiosennej. Dzisiaj to myślę, że starczy, bo było bardzo zimno na meczu. Tak, idziemy zagrać ciepłą herbatą. No, dzięki bardzo. Proszę.